Witam Was serdecznie, z tej strony Łukasz Lechowski, nltsklep.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który jak co roku o tej porze wraca jak mantra, mianowicie wszyscy zastanawiają się, jaką żyłkę wybrać na karpie amury na nowy sezon. Co roku są nowe produkty, jest ich cała masa, mianowicie praktycznie każdy producent w swojej ofercie ma już żyłkę karpiową. No jak z tego gąszczu produktów wybrać ten, który spełni Wasze oczekiwania? Nie ma produktu idealnego, który sprawdzi się w każdych warunkach, dlatego zanim przystąpicie do wyboru żyłki, musicie odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Pierwszym z nich jest to, jakim sposobem będziecie łowić. Czy będzie to forma rzutowa, czy będzie to wywózka, bo wtedy tak naprawdę produkt będzie się znacznie różnił. Drugi aspekt to, jakie zbiorniki będziecie obławiać. Czy będą to duże zaporówki, czy może małe zbiorniki parkowe, czy małe żwirownie. No, jest tego cała masa, więc każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie i dopiero później przystąpić do wyboru żyłki. Jeżeli będziecie łowić różnorodnie, czyli na dużych, na małych wodach, z wywózki czy z rzutu, no to większość kołowrotków w obecnych czasach wyposażona jest w tak zwaną dodatkową szpulę, na którą możemy sobie nawinąć przykładowo żyłkę rzutową, a na drugą szpulę żyłkę do wywózki. Teraz opowiem Wam kilka słów o parametrach, którym warto się przyjrzeć i na które zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru żyłki. Teraz dwa słowa o parametrach, którym warto się przyjrzeć i które możemy znaleźć na opakowaniu żyły. Pierwszym z nich jest średnica żyłki, a drugim wytrzymałość liniowa, czyli informacja, pod jakim ciężarem ta żyłka ulegnie zerwaniu. Tutaj taki ważny aspekt, na który warto zwrócić uwagę, mianowicie wybór producenta żyłki. Temat istotny, ponieważ są producenci, którzy sami produkują żyłki, którzy mają długoletnie doświadczenie. No i takie żyłki przede wszystkim charakteryzują się tym, że parametry, które podane są na opakowaniu, są faktycznie prawdziwe. Są też producenci, którzy zawyżają wytrzymałość liniową, zawyżają średnicę po to, żeby ta wytrzymałość żyłki była większa. Więc tutaj kierujmy się przede wszystkim jakością i marką. Mam na myśli przykładowo markę Shimano, która znajduje się w naszym salonie. Wieloletni producent żyłek, chociażby Shimano Technium. PB Products, także wytwarzający materiały przeponowe. Climax, niemiecki producent żyłek. Czy chociażby Crystone. To jest tylko kilka przykładów marek, które cieszą się bardzo dużym zaufaniem od wielu lat, które przede wszystkim same produkują żyłki. Nie są to produkty chińskie zrobione przez fabrykę X, która po prostu wyprodukuje jakąś masę żyłek, a inny producent naklei sobie naklejkę swojej marki z parametrami. Takie żyłki zazwyczaj nie są sprawdzone, są niskiej jakości. No, aspektem, który przekonuje wiele osób do zakupu, jest cena. No ale gwarancji tego, czy nie zawiedzie nas podczas holu ryby życia, nie mamy żadnej. Wracając do wytrzymałości liniowej, wielokrotnie zadajecie pytanie, czy jeżeli dana żyłka ma wytrzymałość przykładowo 11,5 kg, czy my możemy wyholować na tą żyłkę rybę o wadze przekraczającej to 11,5 kg. Oczywiście szansa jest bardzo duża, ale zależna od kilku czynników. Pierwszym z nich jest umiejętność holu. Mianowicie, jeżeli będziemy to robili z wyczuciem, to jak najbardziej te szanse będą wzrastały. Jeżeli będziemy holować siłowo, no to szanse oczywiście będą malały. Kolejnym aspektem jest sprzęt. Jeżeli będziemy używali wędziska bardziej parabolicznego, z krzywą ugięcia 2,5-2,75 LB, to wtedy to wędzisko będzie jakby dodatkowym buforem bezpieczeństwa. Czyli jeżeli ryba zrobi zryw, to dodatkową amortyzację uzyskamy dzięki naszej wędce. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które zaczynają przygodę z karpiowaniem,
No bo dzięki właśnie pomocy tej miękkiej wędki uda Wam się wyholować więcej ryb. Kołowrotek, a właściwie jego hamulec. Umiejętne użycie hamulca to chyba jeden z ważniejszych aspektów. Po to jest hamulec, żeby go używać, żeby rybę zmęczyć, nie holować jej na siłę. Bo holując na siłę, po pierwsze, możemy urwać naszą żyłkę, może się wypiąć, jeżeli była delikatnie zapięta. Więc tutaj przychodzi nam kolejny aspekt. Trzecią zależnością, która wpłynie na to, czy wyholujemy rybę większą od wytrzymałości naszej żyłki, jest oczywiście samo miejsce, w którym łowimy. Jeżeli zbiornik jest czysty, nie ma zaczepów, no to te szanse są większe. Jeżeli pod wodą występują jakieś zawady, ostre kamienie, zielsko, które będzie się gromadziło na rybie czy na naszym ciężarku, jeżeli się on nie będzie wypinał, no to wtedy te szanse będą malały. Ale jak widzicie, z powodzeniem, używając żyłki, która powiedzmy ma to 11,5 kg, możecie wyholować ryby nawet o wadze przekraczającej 30 kg. No tylko wszystko będzie zależne od tego, jakich umiejętności użyjecie, jakiego sprzętu, no i miejsca, w którym będziecie łowili. W obecnych czasach jest to chyba najbardziej popularny sposób łowienia w Polsce. Zapewne przyczyniła się do tego bardzo duża dostępność łódek zanętowych. Oczywiście zestaw możemy także wywozić pontonem czy łodzią. Polega on na podaniu naszego zestawu końcowego, w którym mamy ciężarek oraz przypon, wcześniej wybrane miejsce. No, niektórzy posyłają go losowo, no ale nie ukrywam, że jeżeli mamy możliwość pływania, to warto to miejsce wcześniej dokładnie przebadać, obstukać, zobaczyć na osądzie, zaznaczyć, no i zanęcić. Wtedy ten sukces będzie o wiele łatwiejszy. Jaka żyłka powinna być do łowienia z wywózki? Przede wszystkim powinna być jak najmniej rozciągliwa. Dzięki temu będziemy mogli posyłać zestaw nawet na odległości 300 metrów. Łowiłem na takich odległościach. Na żyłkę Shimano Technium czarną. Jest to najmniej rozciągliwa żyłka, zaledwie 12% rozciągliwości. No i co ciekawe, miałem sygnalizację nawet tych niechcianych ryb, takich jak leszcze czy jazie, bo nie ma nic gorszego niż na takiej odległości powiesi Wam się ryba, która nie będzie umiała zasygnalizować Wam brania, bo będziecie siedzieli z nadzieją na karpia czy amura, a na zestawie będzie wisiał niechciany leszcz czy jaź. Podczas łowienia na takich odległościach ważne jest także zwrócenie uwagi na to, żeby odpowiednio naprężyć całą linkę główną, w naszym przypadku żyłkę, bo tylko wtedy będziecie mogli mieć dobrą sygnalizację, więc tutaj odpowiedni ciężarek do odpowiedniego dystansu, no ale jest to już temat na inną naszą rozprawkę, więc odpowiednie naprężenie zapewni nam skuteczne łowienie nawet na 300 metrach takim rodzajem żyłki. Druga sprawa to średnica. Łowiąc wywózki nie mamy ograniczeń, ponieważ zestaw podawany jest właśnie ze środka pływającego, więc ja tutaj stosuję żyłki od 0,35 w górę. Ta 35 najbardziej popularna. Łowię w miejscach, w których nie ma jakichś tam podwodnych zaczepów, jakiś zawad. Jeżeli oczywiście to dno jest bardziej zróżnicowane, mamy tam jakieś właśnie ostre kamienie czy racicznice, no to wtedy warto postawić na wyższe średnice 0,38 czy 0,40, no bo ten odcinek o długości tam 200-300 metrów naprawdę ma szansę gdzieś tam się obcierać o coś, no i przez to możemy stracić rybę. Jeżeli holujemy rybę z pontonu, no to ten problem znika, ponieważ no ja nie wyobrażam sobie łowiąc z wywózki, żeby nie zastosować strzałówki, więc tak naprawdę holujemy rybę na przyponie strzałowym, no i wtedy to zagrożenie jest mniejsze, więc przypon strzałowy sobie dobieramy oczywiście do rodzaju i miejsca, w którym łowimy, ale to także temat na inne posiedzenie i inną rozmowę. Jeśli chodzi o żyłki i marki, które są w naszym salonie, które mogę Wam zdecydowanie polecić, no to przede wszystkim ta żyłka, o której wspominałem, Shimano Technium, czarna, legendarna, od kilku, no jest, ja ją stosuję od kilkunastu lat. Przede wszystkim bardzo odporna na ścieranie. Jest to aspekt też ważny, ponieważ tak jak mówiłem, ten długi odcinek może zahaczyć tam po drodze o różnego rodzaju zawady. Niska rozciągliwość, czarny, kamuflażowy
kolor. Drugi producent, który bardzo cieszy się waszym zaufaniem, sprzedajemy setki tych żyłek. Oczywiście jest to marka PB Control, PB Products, żyłka PB Control. W obecnych czasach mamy dostępną tą tradycyjną w tym kolorze naturalnym, a także fluo. Od zeszłego roku pojawiła się właśnie także w kolorze fluo i także bardzo cieszy się waszym zaufaniem. Climax, marka niemiecka, też lubiąca, bardzo lubiana przez was. No i oczywiście Kryston, a także Sony. Jeśli chodzi o średnicę takiej żyłki, no to tutaj tak naprawdę nie mamy ograniczeń, ponieważ zestaw nie jest zarzucany, tylko posyłany właśnie ze środka pływającego lub łódki zanętowej, więc ja sobie przyjąłem, że od 0,30 tak naprawdę w górę. Najczęściej stosuję 0,35, jeżeli w łowisku, w którym łowimy, właśnie są jakieś zaczepy, jakieś zawady, można zastosować grubsze średnice 0,38 czy nawet 0,40. Żyłki do łowienia zrzutu powinny przede wszystkim charakteryzować się niższą średnicą niż te do łowienia z wywózki, ponieważ zarzucając nasz zestaw powstaje opór, który powstaje podczas chodzenia żyłki ze szpuli na pierwszej przelotce oraz pozostałych przelotkach i od tego oporu zależy, jak daleko nasz zestaw zostanie zarzucony, więc im średnica będzie mniejsza, tym opór będzie mniejszy, a odległość będzie dłuższa. Przyjęło się tak, jeżeli chodzi o moje przekonanie, że maksymalną średnicą do łowienia zrzutu na większych odległościach, bo mówię tutaj o odległościach 130-140 metrach, jest średnica 0,30, ale ja łowiąc na takich odległościach najczęściej stosuję 0,28, a nawet chociażby łowiąc na zbiornikach typowo rzutowych, gdzie trzeba nawet włożyć zestaw pod 150 metr, 0,25. Oczywiście łowiąc na tak cienkie żyłki, bardzo istotną kwestią jest użycie odpowiedniego przyponu strzałowego, który zapewni nam odpowiednie naładowanie wędziska i tylko wtedy będziemy mogli posłać zestaw na odległość, którą sobie wcześniej założymy i dokładnie w punkt, bo zarzucenie zestawu gdziekolwiek także jest bezcelowe, musimy go trafić tam, gdzie wcześniej sobie założyliśmy. Żyłka taka powinna być też bardziej miękka, wtedy będzie łatwiej schodziła ze szpuli. Takim przykładem jest żyłka Shimano Technium Invisitec, żyłka, której rozciągliwość jest na poziomie około 16%, jest w takim kolorze jaśniejszym, neutralnym. No ja ją używam podczas łowienia najczęściej zrzutu. Idealnie sprawdzi się także do wędzisk typu spot, do spombowania, do nęcenia. W ofercie NLT, jeśli chodzi o żyłki rzutowe, mamy jeszcze kilka produktów, zerknijcie sobie na nie. Żyłki koniczne są to żyłki, których średnica zmienia się stożkowo, czyli ostatni fragment żyłki będzie grubszy od tego pozostałego odcinka, który jest na szpuli. Kiedy takie żyłki stosować? No, główne zastosowanie to łowienie rzutowe. Wtedy nie musimy używać przyponu strzałowego. Nie mamy węzła także między przyponem strzałowym a żyłką główną, dzięki czemu podczas rzutu opór jest mniejszy. Po prostu nie ma tego węzła i żyłka schodzi bardzo gładko. Dzięki większej średnicy możemy użyć także większego ciężarka, a co za tym idzie, zestaw posłać na naprawdę dalekie odległości. Te żyłki są w krótszych odcinkach, bo są stricte do łowienia rzutowego, ale ja znalazłem także zastosowanie takich żyłek podczas łowienia z wywózki, na przykład na zbiornikach, w których jest dużo podwodnych zaczepów, a nie można używać przyponów strzałowych. Więc tutaj przykładowo Starorzeka, miejsce, w którym właśnie łowimy w zaczepach, nie można używać strzałówki, taka żyłka koniczna świetnie się sprawdziła, bo odcinek końcowy był grubości 0,57, a odcinek główny żyłki 0,33. One występują w różnych średnicach. W naszej ofercie mamy żyłki Shimano, a także od tego sezonu żyłki Sonika.
Kolejna podkategoria to tak zwane żyłki fluo, bardzo lubiane przez karpiarzy w ostatnich latach. Żyłki stworzone przede wszystkim do tego, żeby były lepiej widoczne podczas holu. Przykładowo holując rybę w nocy, jeżeli żyłka nie ma właśnie koloru fluo, nie do końca wiemy, czy ta ryba kieruje się w prawo czy w lewo. Jeżeli sobie zaznaczymy jakieś miejsce, gdzie występuje jakaś zawada, jakiś korzeń, przykładowo mamy korzeń na 60 metrze z prawej strony, łowimy sobie na 200 metrze na wprost, no to holując rybę i mając żyłkę fluo, będziemy wiedzieli, czy ona kieruje nam się w stronę tej podwodnej zawady, będziemy mogli wcześniej zareagować, no i spróbować uniemożliwić wejścia rybie w ten zaczep. Druga sprawa to moda. W obecnych czasach bardzo ważny aspekt. No i nie ukrywam, że pytając wielu z Was, dlaczego wybiera kolor fioletowy, pomarańczowy, żółty, mówi po prostu, bo mi się podoba i będzie ładnie wyglądało na kołowrotku. No jest to aspekt dość ważny, ponieważ my karpiarze troszeczkę jesteśmy sfiksowani i nie ukrywam, że jeżeli zrobimy coś według naszego rozumowania, według naszego postępowania, wyjedziemy zestaw właśnie w miejsce to, które nam się spodobało. Wędki będą ustawione właśnie w dół albo do góry. Jedni lubią tak, drudzy tak. Korbka będzie ustawiona na dół czy tam do góry. Każdy ma swoje upodobania. No i ta żyłka, która będzie na szpuli, będzie koloru fioletowego, pomarańczowego. Według naszego przekonania będzie to idealne rozwiązanie. No i też będzie nam się wtedy lepiej się działo na rybach. Wiemy, że robota została zrobiona dobrze. No i że ten karp w końcu zawita na naszej macie. W ofercie żyłek fluo, jeśli chodzi o nasz sklep, no to rewelacyjny PB Products, żyłka Control Fluo, sprzedane setki. Teraz przyszła świeża dostawa, mamy średnicę 35-38, dostępna jeszcze na ten moment. Mamy także świetne jakości żyłki niemieckie Climax, które też są w tym roku w średnicach 0,30. Mamy tutaj dostępne dwa kolory. No i co ciekawe, niższe średnice do 0,20 też są dostępne w tych dużych szpulkach. Troszeczkę tańsze są też Sonika w kolorze czerwonym, a także Delfina, więc co kto woli, albo coś droższego, produkt jakościowo Primasort, lub coś tańszego, także przez wiele osób chwalone. Ostatnia podkategoria to żyłki kamuflażowe, żyłki, które warto stosować w zbiornikach, których przeźroczystość wody jest bardzo duża. Takim najlepszym przykładem jest żyłka Shimano Tribal, żyłka, której rozciągliwość jest na poziomie około 14%, więc można ją używać zarówno z rzutu, jak i z wywózki. Ja kiedyś miałem taką przygodę, powiem Wam, na Bośni. Na jednym właśnie z wędek założyłem tam oto żyłkę Tribalkę i właśnie na niej miałem tylko brania. Co ciekawe, później zmieniłem ten kołowrotek z tą wędką na drugą stronę, żeby sprawdzić, czy właśnie ta żyłka wpływa na ilość brań. Co ciekawe, te brania znowu zaczęły się na tej wędce, w której była ta Tribalka, więc no wiem, że to jest mit, bo tak naprawdę liczy się to, co jest na samym końcu. Zestaw, przynęta, sposób podania, ułożenia. No ale w głowie pozostało, że ta zmiana właśnie tej żyłki tradycyjnej, czarnej na tą Tribalkę w tym miejscu dała mi praktycznie 70% ryb na tą wędkę, w której była ta Tribalka, więc mam ją w torbie, zawsze na zapasowych szpulach i gdy ryby nie będą brały, to właśnie spróbuję właśnie zmienić tą szpulkę. No i to będzie taka moja zawsze ostatnia deska ratunku. No my karpiarze sobie takie różne rozkminy robimy i pamiętamy, że jak coś zrobimy w ten sposób i dawało to ryby, to warto do tego wrócić. Wielu wędkarzy, karpiarzy porusza ten problem na forach, krytykując, że żyłka XY skręca się, nie nadaje się do łowienia. Głównym powodem skręcania żyłki jest jej złe nawinięcie. Dlatego wprowadziliśmy do naszego salonu NLT nawijarkę, która nawija żyłkę profesjonalnie, przede wszystkim zgodnie z kierunkiem, który jest na szpuli, dzięki czemu żyłka się nie będzie skręcała, nie powstają żadne zagięcia, które osłabiają żyłkę,
A co najważniejsze, kupujecie tylko i wyłącznie ilość metrów, którą sobie sami wybierzecie. Jeżeli nie wiecie, ile na daną szpulę wejdzie metrów, możemy ją nawinąć do pełna. Powiemy Wam, ile metrów zostało nawinięte i płacicie tylko i wyłącznie za metry, które lądują na Waszej szpuli. Co ciekawe, nawinięcie jest w gratisie. Jak zamówić nawinięcie żyłki na metry? Prosta sprawa, wchodzicie na stronę nlt.sklep.pl, zakładka żyłki plecionki, później wybieracie żyłki plecionki na metr. Kolejnym krokiem jest wybór żyłki lub plecionki, którą chcecie, żeby nawinąć na Waszą szpulę. Wybieracie także ilość, jeżeli nie wiecie, ile jej chcecie nawinąć, wtedy możecie szpulę do nas wysłać lub przywieźć do sklepu do Będzina na Limanowskiego 33. My nawiniemy ją do pełna i tak jak wspominałem, zapłacicie tylko za te metry, które zostały nawinięte na szpulę. Jak wybraliście już dany produkt oraz ilość, no to trzeba także dostarczyć do nas szpulę. Nie musicie wysyłać całych kowrotków, wystarczą tylko i wyłącznie szpulę. Możecie je dostarczyć osobiście, przyjeżdżając do Będzina na ulicę Limanowskiego 33. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18, a także w sobotę do godziny 14. Jeżeli ktoś jest z daleka i chciałby zrobić to zdalnie, no to wystarczy wysłać do nas na adres sklepu szpulę kołowrotka. Można, tak jak mówiłem, kliknąć na naszej stronie lub po prostu włożyć kartkę do środka, zaznaczyć, jaką żyłkę czy plecionkę chcecie, żebyśmy Wam nawinęli, ilość, lub napisać po prostu do pełna i podać kontakt zwrotny. Pamiętajcie, kupując żyłki w naszym salonie nlt.sklep.pl, macie gwarancję, że produkt jest 100% oryginalny. Jeśli chodzi o obecne czasy, no to niestety zalewa rynek cała masa podróbek, które wyglądają wielokrotnie tak samo jak oryginalne produkty, no ale to, co znajduje się na nich, to jest nawinięte, nie ma nic wspólnego z produktem oryginalnym. Wytrzymałość, średnica, a także inne właściwości, czynniki, których wcześniej wspominałem, nie mają nic wspólnego z produktem oryginalnym. Druga sprawa to świeżość żyłki, mianowicie warto kupować żyłki, które nie zalegają na półkach, które są źle przechowywane, ponieważ parametry takich żyłek także ulegają pogorszeniu. My zawsze staramy się zamawiać nieduże ilości, tak żebyście zawsze otrzymywali produkt z ostatniej świeżej dostawy. No i co najważniejsze, jeżeli ten filmik nadal nie pozwolił Wam wybrać produktu, który chcielibyście nawinąć na Wasze szpule kołowrotków, no to jesteśmy nadal do Waszej dyspozycji. Wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć, jak łowicie, gdzie łowicie, albo przyjechać po prostu na miejsce, a my wybierzemy produkt, który spełni Wasze oczekiwania.